nie kupię od tyle, jak nie będzie miał tyle opinii, to miało tam co rozumiem. Pieski fajne są, takie fajne te pieski są, że ja cię kręcę. Takie fajne są te pieski. Ma. Minion. Wypełniaczy, tak? Nie się kupi. Siemanko, moi drodzy. Nie ubieram kurtki, bo jedziemy. Co? Chyba nie pogniewa. Nie, bo wiecie, może być mi za gorąco w Lidlu, bo jedziemy do Lidla. Jak byłem kawalerem, szczęściarz. Jak byłem kawalerem, to miałem jedne buty, jedną kurtkę, ze dwie pary spodni i parę koszulek. A teraz mam 3-4 kurtki, 5 par butów. Koszulek to już nie zliczę i spodni to samo nie zliczę. A niedobrze jest mieć wybór, bo jak się ma wybór zbyt duży, to później się stoi przy tej szafie i nie wiadomo, co ubrać. W końcu takie coś musiałem ubrać, no bo... Mama. Co mama? Mama tak to mama tak kupuje tak tu za dużo. Mama ci przyniosła kurtkę właśnie. Ale którą kurtkę? Tą taką. No, chociaż dobrze, że nie zimową, bo ona potrafi zimową mi też ubrać czasami. Ja mam zimową. Powinieneś mi podziękować. Dziękuję ci, kochana. Czekajcie. Że jesteś dla mnie taka miłosierna. Dziękuję ci, kochana. Już jesteśmy w domu, zobaczymy, co oni tu robią, bo ja się wziąłem za montowanie filmów, bo tutaj Ewka, a zobaczymy tą ścianę. Jest ta ściana już? Nie widać nic? No, raczej nie widać. Raczej nie widać, a Ewa kupiła Igorowi takie LEDy. O, tutaj proszę bardzo. Ekipka wiesza LEDy, a miałaś kawę robić i ciasto kroić. Ja najpierw muszę Igorowi LEDy, bo mu obiecałam. No to ci chłopak jest duży, sam se zrobi. No, pod sufitem zwłaszcza. Prawie jest taki, prawie taki sam jak ja wysoki. A nie odpadnie to? Mocny ten klej jest? Mogę ci włosy na to przykleić. No dobra, to ja idę może kawę będę pomału robił. Ty też będziesz pić? Nie, właśnie nie wiem, czy będę kawę pić. Nie chcę kawy. Nie chcesz. No dobrze. Być może jest trochę późno na kawę, ale bo jest za 15:05, no ale wiecie, ja przyjechałem o 14:00. O 14:00 przyjechałem, no i szybko zjadłem obiad i ten, pojechaliśmy do Lidla i to tak jakoś zeszło tutaj. To jest, moi drodzy, zmodyfikowana wersja tego sernika, który jest na kanale Gotuj z Ewą i ten też jest, Ewcia już nagrała i będzie na kanale Gotuj z Ewą też będzie dostępny, tylko jeszcze nie wiem kiedy. Jeszcze nie wiem kiedy. Jeżeli byście sobie upiekli tak samo jak Ewa go upiekła, i nie będzie wam smakował, albo znajdziecie jakiś lepszy sernik, to wam oddam pieniądze za ten. Jest normalnie taki dobry. Ja to sobie przygotowałem, będę montował. Ewcia tam wiesza Igorowi te LEDy, znaczy już powiesiła. Jeszcze chciałem się was spytać taką jedną rzecz. Czy to jest dobre według was, że na przykład
kobiety w ciąży mają, są jakby to powiedzieć uprzywilejowane w stosunku do tego, co inni. No bo zajdą sobie w ciążę i mogą mieć na zwolnienie lekarskie. Czy to jest dobre? To jest pierwsze pytanie do Was. Piszcie już w komentarzach, czy według Was to jest dobre. A druga rzecz, też możecie napisać w komentarzach, czy samotna matka, czy dobre jest taka ustawa, chyba jest taka ustawa, że samotnej matki z dzieckiem nie można eksmitować. Też możecie pisać w komentarzach, czy to jest dobre. A ja wezmę sobie gryza i odpowiem Wam zaraz, co ja myślę na ten temat, nie? Tak, bo ja mam swoje przemyślenia i zaraz Wam odpowiem. Kurde, to dobrze. Już nie powinienem jeść, bo już jest 17. To już za późno. Więc tak, moi drodzy. Moim zdaniem to nie jest dobre. I tak nie powinno być. Ja Wam powiem dlaczego. A Wy możecie później napisać, czy się ze mną zgadzacie, czy nie. Dlatego tak nie powinno być, że jeżeli ja bym miał jakieś mieszkania na wynajem, a wiedziałbym, że może przyjść taka sytuacja, że na przykład młoda matka z dzieckiem straci płynność finansową, nie będzie mogła mi zapłacić czynszu i tak dalej, a ja nie będę mógł jej eksmitować, bo jest matką z dzieckiem, to przecież w życiu bym nie wynajął matce z dzieckiem, prawda? To jest na ich niekorzyść ta ustawa. Jakie samochody jeżdżą, czy co? To jest na ich niekorzyść. Pierwsza rzecz. Druga rzecz. Kobieta w ciąży. Przecież jakbym był pracodawcą, to w życiu bym nie zatrudnił młodej kobiety. Bo wiadomo, że przyjdzie taki czas. Może nawet po to idzie do pracy, żeby zajść w ciążę. I ja ją zatrudnię i będę musiał jej płacić za to, że jej nie ma przez 2 lata. No przecież też nigdy nie zatrudnię młodej kobiety. No, no to jest, te ustawy są na, według mnie są szkodliwe dla ludzi. No ale rząd oczywiście myśli inaczej, bo oni są mądrzy i oni są mądrzy, tylko mają spory deficyt intelektualny, moim zdaniem. One day later. Robimy kawkę, moi drodzy. Bierzemy ciasto i z Ewcią idziemy do babci. Nie? No i tam będziemy sobie konsumować. Bo mieliśmy ten ostatnio parę, dla Was to jeszcze więcej, ale dla mnie to parę dni temu był ten Dzień Kobiet i tam kupiłem takie różne słodycze, to akurat dam, bo wiesz, babcia to tak, ona tak na dzień babci, na dzień mamy, na dzień kobiet, co oni sobie w ogóle wyobrażają wszyscy? Na 9 dni, no to będziesz miał tu. No dobrze, po dwie, ja? No, Ewka mi tam dała, co mi tam dałaś? Kolostrum, no, to co Wam na filmie ostatnio mówiła. Takie słodkości mam, jedno dla teściowej, drugie dla Ewy siostry. Moja jest z łyżeczką, żebyś nie pomylił. A to weźmiesz? A weźmiesz, bo ja dobra, bo ja sobie telefon schowam, to ja sobie wezmę. Tuż przed świętami na kanale Gotuj z Ewą będziecie mogli zobaczyć bardzo dobry, pyszny schab. Nie będę tam Wam zdradzał z czym i jak. Wejdźcie sobie na kanał Gotuj z Ewą i zróbcie, bo jest naprawdę przepyszny. No, a my właśnie się będziemy brali za robotę, bo już po kawce jest. Kawka była dobra, tylko tak jestem trochę pełny, bo tak najpierw śniadanie, później kawa z ciastem, wiecie, a zawsze jest tak, że zamiast albo śniadanie, albo kawa z ciastem, jak sobie jestem w trasie, nie? Tutaj w domu, dom źle na mnie działa po prostu, za dużo tu jem i taka jest sytuacja, Ewka. Jesteś przeprawisty po prostu. No, a tam Ewcia położyła na stole takie, co to są, takie migdały jakby solone, co to ma być? Takie prażone. Takie prażone migdały. Dobre, ale takie nie za bardzo. Wolę takie zwykłe, no wciągające są trochę. Takie właśnie te migdałki są. Takie niby dobre, niby neutralne takie. Moi drodzy, obieram teraz ziemniaki do tego pysznego schabu i tak sobie pomyślałem, że w
jak byliśmy w sklepie, to nie wiem, chyba w tym filmie to będzie, w tym chyba, bo to wczoraj byliśmy, nie? Mhm. Mówię, wie, te są tutaj ziemniaki w takim ładnym tym. W czym to było? W takim, takie gotowe. No, takie, to w takim... Umyte, gotowe, w workach po 2,5 kilo. To są z Niemiec? Mówi, nie będę kupować z Niemiec. Mówi, wolę sobie wybrać z Polski. No, wybrała z Polski. Teraz, no, tak, teraz właśnie jest w Lidlu tak, że masz flagę, nie? Aha, i tamte religia. Były po 10 zł za 2,5 kilo z Niemiec. Flagą. No, ale bierzesz już z siatką i bach. Nie? Ale dlaczego tak mówisz? A polski rolnik gdzie schował? No właśnie, sprzeda. Widzicie, rolnicy, wy nam blokujecie drogi, a my was tutaj wspieramy. Ta, wybrałam ze skrzynki. One tak trochę są traktowane, te ziemniaki, w skrzynkach po macoszemu. Każdy woli... Znaczy, nie, nie, że tyle w skrzynki, tylko są w workach. Tak, worki, takich dużych, nie? I to trzeba ja zawsze wybieram z woreczków, dlatego że tam jest polska flaga. No właśnie. No więc fajnie, nie? Tak. A do tego schabiku będziemy mieli kapustę zasmażaną. Moja babcia bardzo, 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 bardzo dobrą robiła. Efcia ją goni pomalutku. Uspokój się. Ale też jest bardzo, bardzo, bardzo dobra. Na kanale Gotuj Zdrową będzie tylko schab, ale jak chcecie kiedyś kapustę zasmażaną w wersji efci, to piszcie w komentarzach, to oczywiście też, też pewnie wam zrobi. Kiedyś i pokażę, jak ona to robi. O, i czasami widzę teraz tą bransoletkę. Czasami, czasami piszecie, że z bransoletką do kuchni. A co ma ściągać bransoletkę, łańcuszki, kolczyki, bo jest w kuchni? Nie, nie trzeba tego robić. I nie piszcie takich rzeczy. No jedna pani tylko tak napisała. Nie, tam, ja tam chyba dwóch czy trzech, tak? Dwa czy trzy komentarze. Ja sam przekąśliwie, no, że bransoletki z reguły są tam, gdzie ja. No. Bo ja nie ściągam takich rzeczy. Tak samo czasami pierścionki ściągam, ale też rzadko. No, to tam nie. Bo ja bardzo lubię wizyterię, ma... i ja gotuję dla swojej rodziny, nie gotuję w restauracjach. Oczywiście, a jakbyście w restauracjach... nie widzieli, pani Magda Gessler wcale czepka nie zakłada do kuchni, a włosy ma jakie ma. Pani Magda Gessler to by musiała tutaj do ciebie przyjść i się nauczyć trochę gotowania, bo z tego co ja widzę, to ona tam za dobrze nie gotuje. Kiedyś ten książulo mówiłem ci, że pluje i schabowy. Dlaczego? Pewnie mu nie smakował, no co? Nie wszystkim musi smakować. No nie. No właśnie. No, tutaj moi drodzy mamy patelnie, które są do niczego w zasadzie. No, Stefala. Stefala. Z rączką. Ale tutaj nie widzę, żeby coś... No, ona już nic nie robi, bo ona, aha, jest, bo ona jest największa. Na tych średnich się na robi. Tych średnich się robi. Myślcie, i troszkę się... Z drewienkiem, no, albo silikonem, a ona nie wiadomo od czego... A ileż my je mamy? 2 lata? No właśnie. Żeby tylko. 2 lata. Najlepsza to była ta. Ona najlepsza była kupiona... Najlepsza była ta patelnia. No, to jest takiej firmy. Chyba musimy kupić jeszcze jedną, odwrotnie pokosać, ale to nic. Tak? No, Sili coś tam ta firma jest. Ale tutaj nam się też coś tutaj... Samo się nie zrobiło. Samo nie. To nie wiem, czy Igor jakieś nie swoje pomógł. Eksperymenty tutaj chemiczne nie robił. Nie wiem, czy on masz chemię w szkole, czy nie ma. Nie ma jeszcze. Jeszcze nie ma, ale może już zestaw małego chemika jakiś kurczę gdzieś dorwał i coś tutaj nam robił, bo to niemożliwe, jakaś taka dziura. I też do wyrzucenia. Nie, także nie. Mamy do kupienia patelnie jakieś, jak macie jakieś rekomendacje, to proszę tutaj, bo to jest bardzo dobra firma. Jedna taka patelnia kosztuje chyba 24 stówy, nie? Także trochę drogo. Ta też jest, bo ta to była używana? Zidla. Aha. No ale ta taka Ernesto, wielka jest, nie? Ernesto, no. Ona bardzo dobra jest, ale tak, już pewnie ją mam, słuchajcie, raz 7 lat. No właśnie. Spadła, urąbało się to. Mm. To się urąbało przy okazji, więc generalnie do kupienia mam patelnię znowu. No, trzeba kupić, bo te kosztowały chyba 3 czy 4 300 coś parę złotych, nie? Ale z rączką, z jedną rączką, a to beznadziejnie. A tutaj jest kapusta zasmażona właśnie. No, ona jest z Berghof. Kapustka jest Gida. Ona się jeszcze robi? Nie, ona się tylko tak... No to gitara. Nasz schabik, moi drodzy, jest właśnie tutaj. Jak chcecie sobie wykonać, naprawdę warto, wejdźcie na kanał Gotuj Zewą i tam macie cały przepis. Wszystko, jak to wspaniale można sobie zrobić. A jakbyście chcieli zobaczyć, jak ten schabik się ładnie prezentuje na talerzach, to właśnie tak. Ja mam tutaj porcyjkę moją z sosikiem. Sosik jest taki warzywny, nie? Bo to jest, warzywny, no bo on jest taki rosołowowy z warzywami, więc... Ale nie trzeba już go na pewno zagęstać. No i zobaczcie, prawie dla całej rodziny taki schabik, nie? A tu jak kilogram był, nie?
Kilogram. No. No i tej kapusty mi jeszcze troszkę możesz włożyć i będziemy mogli konsumować. Szkoda, mogliśmy iść do pokoju, no ale dobra, idziemy tutaj. Chyba, że się przeniesiemy teraz na szybko i będzie git. Jak chcesz. Dobrze, zobaczymy. Przypominam, że na kanale Gotuj z Ewą będzie on kiedy? Przed świętami. Jeszcze przed świętami, 30. Wielką sobotę? Wielką sobotę, tak. Dobra, to zostanie, jak ktoś ma apetyt, to... Doniczka ze smażoną kachuską też? Mm.